Zerko! Z tej strony... Zerko. Zapraszam Was na kolejny odcinek Broblox i dziś po raz pierwszy na kanale zagram w Tycoon i stworzę fabrykę gum do rzucia. Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu, czy tak jak ja jesteście gumożercami albo gumożujkami, bo gumy się żuje, a nie je. No i koniecznie napiszcie, jaki jest Wasz ulubiony smak, bo ja uwielbiam te różowe. Czyli to jest smak tutti frutti. A teraz przechodzimy do gry i widzę, że gra chyba jest po polsku. Dobra, czy my musimy zająć chyba sobie teraz jakiś teren? Tu jest na razie zajęte, więc jedziemy dalej. Zajęte. Ojeja, a tam jakiś parkour jest. Dobra, szukamy dalej wolnego miejsca. Czemu mnie cofa? Nie, w tą stronę pojechałam. Zajęte. O, na samym końcu dopiero coś wolnego jest. No dobra, tu mamy nasze terytorium, gum do rzucia. A tu jest taki wielki automat z gumowymi kulkami. Co tutaj mamy? Za darmo możemy stworzyć sobie cytrynową gumę kulkę. Teraz nasz tutaj samouczek prowadzi do, nie wiem, jakiejś fabryki. Co tutaj mamy? Otwarte drzwi. Co, ja tam mogę wejść? Nie, ja tam nie mogę. Oj, guma poleciała tam, dobra. Ej, ale bieżnie mam tutaj, tu mogę sobie poćwiczyć mięśnie nóg. Po co ja płacę za siłownię, jak tutaj mam za darmo siłownię w Roblox? O, zamknęły się drzwi, dobra, otwórzmy je. Co mamy tutaj? Bo znowu nas samouczek tutaj prowadzi. Można coś nacisnąć. Załaduj gumę. O, przeszłam samouczek. Okej, poleciała guma i zarobiłam jeden pieniążek. Jednego dolarka zarobiłam. Okej, tu się znowu drzwi zablokowały, więc mamy na razie tylko nasze gumy jako smak cytrynowy. I bardzo mało ich dosyć leci. No trudno. Trzeba uzbierać więcej pieniędzy. A, bo tu mogę nacisnąć więcej razy załaduj gumę. Okej, bo tutaj w prawym dolnym rogu mamy limit. Możemy mieć maksymalnie 25 gum. A tutaj możemy je ładować. Oj, tu już się znowu coś zacięło. Trzeba drzwi otworzyć. A ja idę sprawdzić w tym czasie, jakie mamy inne smaki do wyboru i ile one kosztują. Tu mamy cytrynowego, kolejny cytrynowy, a nie chcę cytrynowych. Tu jest wiśniowy, guma jagodowa, guma z winogron? Ciekawe, kiwi, arbuz, guma arbuzowa, jadłam kiedyś. Były kiedyś takie gumy, właśnie wyglądały jak takie malutkie arbuziki, pamiętam 30 groszy kosztowały w sklepiku szkolnym. Uwielbiałam je, bo jak się je przegryzło, to w środku były takie czerwone jak arbuzik i miały taki kwaśny cukier w środku. Ale mamy śnieżny gumball, czyli śnieżną gumę do rzucia, miętowa, fuj, miętowa, le. Pomarańczowa, dobre pomarańczowe to musi kosztować. 4,5 miliona. O Jezu, ile mi się już tutaj tych gum kulek uzbierało. Szybko trzeba drzwi otworzyć na 15 sekund. I stworzyć tutaj paczkowane gumy, bo tutaj się ładują w takie jakby pałeczki. Dawać, robić się, bo chcę kolejną gumę kupić. Czy już mnie stać na coś kolejnego? Co ja tu mogę kupić jeszcze? Cytrynowego kolejnego mogę kupić. Czyli chyba będzie ich teraz więcej spadało, prawda? No chyba nie. Tak, chyba więcej ich się teraz turla. Dobra. Idziemy otworzyć te nieszczęsne drzwi tutaj. Będziemy musieli chyba sobie tutaj wykupić na 30 sekund minimum. 15 sekund to zdecydowanie za mało. Dobra, klikamy E, żeby pociachać nasze gumy. Dawać pieniądze. Tutaj możemy rozbudować jakieś drzewo, które chyba będzie zamiast jabłek miało gumy do rzucia. Tu automatyczne zbieranie drzewa. Dobra, na to nas nie stać. Ulepszacz gumy też jest dosyć drogi. To za robuxy jest. Tu mamy VIP-a. Oj! Na razie nic nie kupujemy. Jak nie będę sobie dawała rady, to kupię. Ale na razie spróbujemy samemu dojść do odblokowania wszystkich smaków. W ogóle dajcie znać w komentarzu, czy potraficie zrobić dużego balona z gumy balonowej, bo ja umiem. Dobrze, że mi się ta guma nie wplątała we włosy, bo bym musiała chyba obciąć swoje włosy. A tego bym nie chciała. Bym musiała potem chodzić w peruce. Tak jak jedna osoba. Okej, mamy już 76 dolarów, tak więc idę dokupić jeszcze jedną cytrynową gumę. A ja już chcę uzbierać na tą arbuzową. 100 tysięcy.
tysięcy, arbuzowa guma 100 tysięcy. No ja mam nadzieję, że zaraz będę więcej zarabiała tutaj pieniędzy, bo na razie idzie to dosyć powoli. 95 dolarów i tutaj lecą już gumy, tak więc idę kupić kolejny smak, jaki tutaj mam do kupienia. Wiśniowy. Okej, kupujemy wiśniowy. I ciekawe, ile z takiego wiśniowego będę mogła zarobić, bo te żółte dają mi chyba 1 dolarka tylko. O, leci wiśniowa kuleczka! Zaraz sprawdzimy, ile dostaniemy z tego czerwonego, bo tu idzie po 1, a ile z czerwonego? 6 dolarów tylko, no dobra, zawsze to i coś. Otwieramy i zarabiamy. Ogólnie gumy do rzucia to jest podstawowe wyposażenie mojej torebki, bo jak jestem głodna, to sobie pożuję taką gumę i przynajmniej mi nie burczy w brzuchu. Zawsze tak w liceum robiłam, że jak już nie miałam żadnej kanapeczki i nie miałam pieniędzy, żeby sobie coś kupić do jedzenia, to właśnie brałam sobie gumę do rzucia i przynajmniej nie burczało mi w brzuchu. Możemy sobie kupić kolejną wiśniową gumę kulkę, czyli będą teraz nam podwójnie leciały gumy kulki wiśniowe. Oj, no tam się znowu zamknęło. Otwierać drzwi. Jak ja będę tu blokowała? A, lecą kulki. Nie ma wystarczającej ilości miejsca, o nie, szybko! Limit gumy 25 na 25, bo się skasują jeszcze i co będzie? Mam nadzieję, że się nie skasowały. Dobra, słuchajcie, kupię sobie tutaj za 150 robuxów 100 tysięcy pieniędzy. Bo wydaje mi się, że trochę tutaj przyspieszy nam rozgrywkę. O! O, ale pieniędzy mam! Dobra, w pierwszej kolejności myślę, że tutaj musimy przedłużyć otwarcie tych drzwi. Kolejne za 70 tysięcy? O nie, to tak nie. Limit. Dobra, podniesiemy limit i automatycznie zbieranie tutaj weźmiemy. O, patrzcie, i to się automatycznie tutaj pakuje od razu, nie muszę naciskać. Dobra, tutaj jest za 70 tysięcy na 80 sekund, to na razie tego nie powiększamy. Co możemy jeszcze kupić? Możemy nowe smaki gum kupić, ale może kupimy sobie tutaj ten ulepszacz. Ulepszacz nam daje 20 więcej pieniędzy z każdego, czyli za żółte dostaniemy chyba 21 pieniędzy, za czerwone 27 powinniśmy dostać. Tak więc zaraz sprawdzimy, czy to rzeczywiście prawda, bo na razie lecą jeszcze te stare gumy. Stara partia. O, o, o! Patrzcie, ile pieniędzy się sypie! To te ulepszacze są super. To jeden jest za 10. Dobra, ulepszamy. Tu już za 100 jest więcej. O, ja chcę to zobaczyć. O, jest! Za 100 lecą! 126 i 121. To jest dobra inwestycja. Czy mogę drzewko już sobie kupić? Mogę. Piękne. Patrzcie, i spadła guma wiśniowa. Co tutaj? Ile? 6 tylko. Aha, czyli to tylko busta mamy na tamtą fabrykę. No dobra. Tutaj mamy automatyczne zbieranie tego drzewka na minutę. Czyli w minutę będzie wszystko chyba nam zbierało. Dobra, kupujemy. Oj, szybko, bo mi się blokuje. Aaaa! Ale otworzymy, to będę musiała chyba tutaj pomóc trochę w klikaniu, bo chyba to nie wyrobi, co nie? No zobaczcie, nie, nie wyrabia, trzeba pomóc tutaj naciskać. Ale leci, ale leci. Pieniądze też lecą. Co tutaj jeszcze mamy? Tutaj za robuxy to nie? Ulepszacz gumy 50 tysięcy? Nie, dobra, idziemy kupić nowe smaki gum. Jaką tu mamy? Jagodową! Czyli 3 jagodowe możemy kupić, okej. Tu mamy z winogron jakieś, to też kupujemy. Jakie one kolory będą miały? Niebieski! Czyli to jest ten jagodowy, tak? A tutaj? Winogronowy chyba, tak? Ten fioletowy. Wow! Jaki mamy tutaj? Kiwi! A tutaj za 100 tysięcy to mnie jeszcze nie stać na arbuzową. Ja muszę mieć arbuzową gumę. W takim razie kupujemy kiwi i na to już mnie nie stać. Tak więc idziemy pilnować naszej produkcji. Oj, tutaj trzeba wspomóc maszynę, bo nie wyrabia. Dobra, wykupujemy tą automatyczną prędkość, żebym ja nie musiała klikać. Patrzcie, jak leci tutaj teraz. Przypominam Wam o zostawieniu subskrypcji na moim kanale, najlepiej z dzwoneczkiem, żebyście nie przegapili żadnego mojego filmu. No i jeżeli chcecie więcej odcinków w Roblox z Tycoon, no to zostawcie 10 tysięcy łapeczek w górę. Zagadałam się i tutaj już się zapchało. Tak więc idziemy tutaj pomagać. Zobaczymy, czy to wyrabia, czy nie wyrabia. No, tak trochę się zapycha, tak więc klikamy E. Najwyżej powiększymy sobie może ten limit, co? Tak, to na pewno się nie zapcha. No i co tu jeszcze? Dobra, na kolejną rzecz, którą zbieramy, to będzie ten ulepszacz, żeby jeszcze więcej pieniędzy zdobyć. Nie wiem czemu, ale uwielbiam widok tych pieniędzy, tak jak rosną. Dobra, ulepszacz gumy na 3. poziomie i to już nam daje razy 1,5.
pieniędzy więcej. Ale lecą gumy. Wow! Nie masz jak nie ma wystarczającej ilości miejsca, to co to tak wolno leci? Chętnie bym zatrudniła tutaj kogoś do pomocy, bo sama nie daję rady, a ulepszacze trochę kosztują. Ile kolejna guma kosztuje, bo nie sprawdziłam tego. Tam jeszcze jedna mi została. Arbuzowa za 100. O, to już będę mogła ją. Dobra, kiwi na razie odpuszczamy, kupujemy arbuzową. I 100 tysięcy dolarów poszło na gumę. Chyba leci, taka różowa, tak? To będzie arbuzowa. Ta jest arbuzowa, ta różowa. Tak jak moje ulubione, różowe. O, leci, leci, leci. Ile pieniędzy z arbuzowej będzie? 1680. Robi wrażenie. Otwieramy bramę. Dawać pieniądze. Kupmy sobie tutaj ten ulepszacz parowy. Co on robi? Tu na pewno jakaś chemia jest psikana, żeby lepszy smak był. Kolejny ulepszacz kosztuje 200, a tu jest jakiś tęczowy. Ja chcę zobaczyć, no ta nazwa, ten tęczowy. To tak będzie wyglądać. Dobra, kupuję. Jeżeli to będzie tęczą, psika... Tęczowe opary chemiczne! Whee! Mamy 500 000 dolarów, więc trzeba coś z tym zrobić. A, miałam ten ulepszacz kupić, dobra. Ulepszamy i patrzcie, mamy teraz full wypas parownicę albo saunę dla naszych gum. Cokolwiek ma im to dać, ale wydaje mi się, że to generuje nam więcej pieniędzy. Otwieramy bramę i idziemy kupić nowy smak. Kupiliśmy arbuzowe, oj, tutaj śnieżny jest dopiero za 1 200 000. Dobra, dokupmy może to kiwi, dokupmy jeszcze tego jednego arbuzika i myślę, że jakoś na szybciutko uzbieramy. No ten pomarańczowy będzie ciężko uzbierać, ale może damy radę w tym odcinku. A tutaj co jest? Gambal nie wychodzi, naciśnij to. Skasowało mi gumę kulki! Halo! O nie! Ale patrzcie, jak fajnie widać, jak lecą! O, ale nie wiedziałam, że to mi przerwie produkcję. Okej, mogę ostatnią gumę arbuzową kupić. Jak to szybko leci! Okej, to teraz zbieramy na śnieżną gumę do rzucia, cokolwiek to znaczy. Bo miętowa tak, ale śnieżna? O smaku śniegu będzie? Albo o smaku waty cukrowej, o. Uzbierane ponad 1 000 000 dolarów i chyba mnie stać już na śnieżną gumę do rzucia. Co ona biała będzie? Zaraz. Leci biała kulka! Jej! Śnieżna, no ciekawe jaki to jest smak. Czy to jest jakaś wata cukrowa, czy po prostu, nie wiem, cukrowa jakaś? O, leci, leci biała! Ile z białej dostanę? Szybko trzeba sprawdzić. 12 tysięcy chyba było? Muszę aktywować tutaj prędkość, żeby szybciej mi pakowało te gumy, bo ja już nie nadążam. O nie, zablokowały się drzwi! Dobra, tutaj też wykupimy, żeby na dłużej było, na 80 sekund chyba było, czy na... Tak, chyba na 80 sekund było, tylko to jest jeszcze stare, a kolejne jest na 3 minuty. Ale to pięknie wygląda, naprawdę. No i co, ja nie mam tutaj co już robić. Tutaj co 80 sekund muszę nacisnąć, tutaj w miarę system wyrabia. A tego nie zauważyłam, to mogę jeszcze raz sobie ściankę zupgrade'ować za 1 000 000. Na co zbieramy? Na gumę czy na upgrader, żeby szybciej pieniądze zarabiać? Dobra, to wykupimy. Jak pyknie 1 000 000, to kupujemy to. Jest. I ile mi to więcej daje tutaj teraz? Oj, wyłączyłam. Boże, jakie lasery, to nie przetnie mnie tutaj, nie? Ale nie wiadomo, ile mi tutaj daje teraz więcej pieniędzy. Ale zobaczcie, one nawet tutaj kolory zmieniają. Jak przechodzą tutaj przez te lasery, to one lekko kolor zmieniają. Na przykład ten czerwony, widzicie, się w taki biało-czerwony zamienia, w taki ombre. Ogólnie miałam dzisiaj taki średni humor do nagrywania, ale nie wiem czemu, ale ta gra mnie bardzo uspokaja i lubię obserwować, jak rosną mi pieniądze. Tak więc polecam bardzo serdecznie tą grę, jeżeli jesteście na coś źli, nie macie humoru, to zagrajcie sobie w tą grę, bo jest fajna. Miętowa ostatnia guma i zaraz zabieramy się za pomarańczowe! Dobre pomarańczowe! Ile tutaj? 4,5 muszę zdobyć. Dzisiaj na pewno mi się uda wszystkie gumy odblokować. A, dobra! Robimy ten ostatni tutaj ulepszacz. Już chyba więcej nie ma, prawda? Nie ma! To jest ostatni ulepszacz, żeby szybciej leciały mi jeszcze pieniądze. W ogóle, czy ja jadłam pomarańczową gumę kiedyś? Chyba nie. A wy jedliście pomarańczową gumę?
Bo ja chyba nie. Jadłam jabłkową, jadłam arbuzową, nawet jadłam najgorszą gumę, to była guma cynamonowa, ona była taka dosyć pikantna. Niedobra, nie polecam. Ale pomarańczowej gumy jeszcze nie jadłam. Aż muszę zerknąć w sklepie, czy jest pomarańczowa guma. W sensie smak pomarańczowy. Jest, leci pierwsza pomarańczka. Hop, ciekawe ile pieniędzy za nią będzie. Dobra, poklikamy tutaj. Jest, leci pomarańczowe. Czy ja zdążę zobaczyć, ile tutaj pieniędzy wpadnie? Nie wiem. 18 tysięcy? Nie. 98 chyba tysięcy poleciało za pomarańczową. Wow! Oj, tu trzeba trochę wspomóc. Dobra, wykupujemy prędkość większą. O! I to była maksymalna. I to też było maksymalne. Limit 500. Dobra, zobaczcie, jak tutaj już elegancko leci. To jeszcze tutaj nam zostało ulepszenie za 800. A tu już kolejne jest za robuxy, żeby w ogóle usunąć przycisk czasu za 75 robuxów. No ale no to już jest praktycznie koniec gry, nie? Dobra, 6 milionów idę kupić. A nie stać mi jeszcze. Teraz mi stać. No to został ostatni przycisk, pomarańczowy smak. No dawać, dawać. Bo chcę już odblokować ostatni przycisk. No chyba, że pojawią się zaraz nowe smaki. Jest? Jest! Możemy kupić. I co? Odblokowałam już wszystko, tak? I tak i nie, tutaj się coś pojawiło. Za 10 milionów jakiś jeden żeton odrodzenia. Nie wiem, co to oznacza, ale zaraz to sprawdzę. Żeton odrodzenia. Mam nadzieję, że nie będę musiała zaczynać od nowa. Bardzo podoba mi się ta gra. Łapeczka w górę. Okej! Mogę odrodzenie tutaj kupić. Czy chcesz się odrodzić? Pomij, zdobędziesz jeden token odrodzenia? Nie wiem, mam nadzieję, że tutaj nie będę zaczynała od nowa. Jak myślicie? No dobra, klikam tak. Ananasa dostałam! Ale zaczynam od nowa jednak! Ale z nowymi smakami, tak? Czy nie? Więcej smaków tutaj. Halo? Gdzie są te wszystkie smaki? A gdzie jest mój ananasowy smak? No to moja mapa znowu wygląda biednie. To ja jednak wolałam poprzednią mapę, tak jak mi rosły pieniądze. No dobra kochani, na dzisiaj to już wszystko. Jeżeli odcinek Wam się podobał i chcecie więcej odcinków z Roblox Tycoon, to zostawcie 10 tysięcy łapeczek w górę. Ja Wam życzę udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!